Wiele lat na nową nawierzchnię jezdni czekali mieszkańcy miejscowości, przez które dojeżdża się od drogi wojewódzkiej biegnącej przez Młynek Nieświński do Starej Kuźnicy. W końcu się doczekali. To zasługa dobrej współpracy powiatu koneckiego z gminą Końskie. Kończą się właśnie prace na dwóch odcinkach ciągu, który doprowadza do Starej Kuźnicy. Oba mają po około kilometrze długości. Mowa o drogach łączących miejscowości Czysta oraz Drutarnia, a także miejscowości Chełp i Stara Kuźnica. Za przeprowadzenie prac odpowiadał w obu przypadkach Zakład Robót Drogowych Dukt. Koszt prac to około 960 tysięcy złotych. Co ważne, pieniądze na ten remont dały w stosunku 50% do 50% gmina Końskie oraz powiat konecki. Na drogach, które dotychczas były niemalże nieprzejezdne, pojawiły się nowe warstwy bitumiczne. W tej chwili wykonywane są pobocza i trakt będzie gotowy do oddania. Prawdopodobnie ta strategiczna dla wielu mieszkańców inwestycja doczeka się oficjalnego otwarcia. Przy tej okazji zapewne opowiemy Państwu więcej o tym odcinku.